Cześć, siemano, ja nazywam się Wyklęty, a to jest taki, słuchajcie, krótki filmik informacyjny. Jakoby tu sobie, słuchajcie, grafikę dać. A dajmy sobie akurat, bo jesteśmy na tematyce Polski. Poland, Polska Art. Dzieła Polski, coś w tym stylu może, nie wiem. Coś jak bardziej o Polsce, jakieś polskie rysunki. I coś takiego miałem na myśli bardziej rysowanego pod Polskę, no ale dobra, to może... A dobra, jakoś o tym... Nie. Jakoś taka, słuchajcie, lipa, nie. Co by to takiego dać, żeby tak typowo jakieś rysunki o Polsce, nie wiem. O, ja wiem. Poland anime. Japońskie mango zjeby już na pewno coś musiały, czy polskie mango zjeby już musiały coś rozrysować. O właśnie, przepiękne biało-czerwone barwy mamy, słuchajcie, możemy... co to kurwa jest, nawet nie mam bladego pojęcia, ale mniejsza. Możemy, słuchajcie, się pobawić. Filmik, słuchajcie, krótki filmik informacyjny, na jaką by tutaj sobie jakąś na jakąś tapetę dać. Tak ogólnie, żeby zostawić na dłużej. To jest w sumie nawet dobre. Polski żołnierz, może w takich biało-czerwonych kolorach. To ewentualnie, jakby ktoś nie wiedział, może tak bardziej przedstawię to coś, to co jest, to mniej więcej jest hetalia. Czyli coś takiego, że to jest tak jakby przedstawienie państw w postaci człowieka, więc to jest niby, że to jest niby Polska, jako w postaci człowieka. Feliks Łukasiewicz się niby nazywa. To jest takie niby, słuchajcie, przedstawienie, to wam od razu mówię, nie? Z tym, że to jest, słuchajcie, to jest ogólnie są arty, ale też jest dużo od Japońców. Japońcy są pierdolnięte, jeżeli na to o ten temat chodzi. No, ale ogólnie takim artem to jakoś chciałem, to wam tak jakoś, no tak na temat Polski, nie? Ale dobra, słuchajcie, mniejsza. Mamy filmik, słuchajcie, informacyjny, jak ja to, słuchajcie, widzę. Aktualnie mam maturę, bardzo ciężko mi jest, słuchajcie, cokolwiek nagrywać. W ogóle mam zająć ciężki z tą szkołą, co chciałem, słuchajcie, nagrywać, to punkt pierwszy, albo był problem ze sprzętem komputerowym, punkt drugi ze sprzętem z mikrofonem, albo punkt trzeci, w ogóle, słuchajcie, nie miałem czasu. Jak ja to, słuchajcie, widzę? Na razie od czasu do czasu, coś standardowo, jak na razie mogę, będę próbował nagrywać, jeżeli chodzi o same gdybania Wyklętego. Jeżeli chodzi o regularne nagrywanie odcinków, od razu wam mówię, że nie mam na nie czasu. Matematyka, matura z matematyki, to jest, słuchajcie, dla mnie istny rozpierdol, zajmuje prawie cały mój czas, nie mam praktycznie czasu, żeby poświęcić czasu na moją tą kochaną informatykę, którą naprawdę sobie ukochałem, która naprawdę mi się podoba, a na którą najzwyczajniej, słuchajcie, w świecie nie mam czasu. W związku z tym, słuchajcie, na jakiekolwiek nagrywanie odcinków, jeżeli mówimy tutaj o filmach, też, słuchajcie, nie ma w ogóle czasu i nie ma o tym najmniejszej mowy. Co by tu, słuchajcie, ewentualnie jeszcze? A może ewentualnie to tak sobie jeszcze tak przewinę, poszukam innego artu. Ale słuchajcie, co ewentualnie może pocieszającego wam powiem, to sam fakt, słuchajcie, że niedługo może mi się udać dokupić, słuchajcie, jedną lub dwie może kości ramów, w związku z czym, słuchajcie, ale ładny tutaj rysunek z hursarzem. Może, słuchajcie, ewentualnie mi się uda powrócić do nagrywania odcinków, słuchajcie. Momencik, tu tak... A to co? Zobaczymy sobie ewentualnie. Sposób salutowania po polsku, bo my mamy taki, słuchajcie, jeżeli ktoś nie wie, mamy taki odmienny, słuchajcie, styl salutowania. Przede wszystkim w taki sposób salutujemy na cześć generała, któremu odcięto dwa... tylnie palce, nie? To on właśnie zasalutował w taki sposób. No i w taki sposób Polacy zaczęli salutować. Taka ewentualnie ciekawostka, drugą dygresji. Na samym początku, jak Polacy zaczęli tak salutować, obcokrajowcy myśleli, że sobie jaja z nich najzwyczajniej w świecie im robili, ponieważ wszyscy salutują, no wiecie, salutują tak całą okowicie otwartą dłonią, a my zaczęliśmy dwoma palcami salutować. No i zagraniczni myśleli, że robimy sobie z nich jaja i ich z nich idiotów z nich robimy, nie? Tak dziwnie się wyraziłem, no ale mniejsza, słuchajcie. Wracając znowu tutaj do rozmowy, niedługo być może uda mi się kupić ze dwie kości ramów, w związku z czym powinno mi się wreszcie w miarę odpalić stabilnie działającego Bandicama, na tyle stabilnie działającego, żebym mógł chociaż nagrać, słuchajcie, jakąś grę, czyli Archimald Propersy być może wróci. Z odchłanią nie powinno być już naprawdę większego problemu. Być może jeszcze wróci Kultures, ewentualnie dwójka lub jakaś jeszcze ewentualnie inna gierka, bo Kultures 2 był zawieszony. Aczkolwiek do Kulturesa dwójki też bardzo chętnie bym wam powiedział, żebym bardzo chętnie, słuchajcie, wrócił. Więc jeżeli będę miał te kości, to będę miał, słuchajcie, realną szansę powrotu, ewentualnie na scenę YouTube'a. I co jest, słuchajcie, ciekawe, no właśnie, jak skończę tą całą, słuchajcie, tą szkołę, a kończę ją w kwietniu. Jeżeli dobrze pamiętam, bo jestem czwarta klasa, to będę ją, słuchajcie, kończył mniej więcej 25 lub mniej więcej coś koło 20, słuchajcie, będę ją kończył. Będę już miał, słuchajcie, wakacje i będę miał czas na to, żeby móc ewentualnie coś tam nagrać. Tego czasu też oczywiście będę miał mniej, bo na pewno będę na maturę z informatyki się, słuchajcie, szykował. Bo maturę z matematyki, w ogóle maturę mam, słuchajcie, w maju, więc będę trochę matmę, dam kół, infę, to wiecie, mogę mieć trochę oczywiście mniej czasu, nie? Boże, dopiero teraz to zauważyłem, co to jest, to mi się żygać chce. O Boże, niektórzy to są jednak, niektóre to normalnie powinno się odebrać prawo do wykonywania czegoś takiego jak swoje własne życie. Właśnie rozstrzeliwać się ktoś powinno, ale mniejsza. Bo tutaj już herezję zaczynam wyczyniać. Mam realną szansę powrotu, więc trzymajcie kciuki, być może niedługo ten RAM mi się uda załatwić. Powrócę, słuchajcie, do tych fajnych starszych gierek, ewentualnie do tych gierek z RPG Makera. Niedługo mogę znów wrócić, słuchajcie, do nagrywania. Więc może być ewentualnie ciekawiej, może tam jeszcze jakąś strzelankę, może bym nagrał, zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie. Od kupla mam jeszcze jeden horror dostać, tam mu zarezerwowałem, bo tam sobie kupiłem ewentualnie po takiej tańszej cenie. Od razu go pozdrawiam, bo nie wiem, czy na pewno będzie mnie oglądał, więc pozdrawiam, panie Lewandowski, pozdrawiam pana całą rodzinę, bo ją też znam oczywiście, zarąbiście ludzie. No i co, słuchajcie, to by ewentualnie, jeżeli było, słuchajcie, o takie samo nagrywanie, to na tyle, mogę wrócić, więc może być, słuchajcie, zajebiście. Sprawa numer 2, planowałem zrobić coś takiego jak Zagrajmy z Wyklętym. Też, słuchajcie, nie mam czasu, w związku z czym, jeżeli mi się uda, to wszystko, słuchajcie, przełożymy na wakacje. Będę od czasu do czasu coś takiego organizował, że po prostu będziemy się, wiesz, no wiecie, nad jedną grą normalnie taką, zrobimy jedną rundkę pół godziną, godziną, dwugodziną, będziemy sobie, słuchajcie, wszyscy tam ewentualnie grać, kto się zgłosi, nie? Od razu ustrzegam, że pierwsza gra, jaką biorę na klatę, to będzie Wolfenstein. Tu, słuchajcie, Wolfenstein Enemy Territory. To z tego względu, że raz, lubię strzelanki, dwa, gra jest darmowa, w związku z czym nie będzie żadnych, słuchajcie, problemów z tam licencją, nie licencją, wiecie, o co chodzi, żeby tam z piracją nie było kłopotów. I trzy, przede wszystkim gra nie ma dużych wymagań sprzętowych, więc jak ktoś ma ewentualnie nawet słabszy komputer, to jeszcze ta gra jeszcze powinna dać radę wytrzymać. W związku z czym, jeżeli mówimy o takim wspólnym graniu, to ewentualnie, słuchajcie, Wolfenstein Enemy Territory, gdzieś tak mniej więcej na wakacje, mówię tutaj kwiecień, bo chętnie w kwietniu sobie jakoś odpocznę, słuchajcie, od tej szkoły, to bardzo chętnie, słuchajcie, to wami sobie taki wypadzik, taką gierkę zrobię. Oczywiście, jeżeli macie jakieś fajne, słuchajcie, pomysły, jakieś gry, od razu ustrzegam, ten komputer nie jest zbyt mocny, on tam ma 2,2 GHz, czy tam MHz, już tam zapomniałem, jak to się mówi. Gigabajt ramu na 7 to jest mało, no spróbuję dokupić nam 256 MB karty graficznej. No to nie jest, słuchajcie, najmocniejszy sprzęt, ale jeżeli macie jakieś fajne pomysły na grę, taką, żeby można było na multiplayerze pograć, oczywiście od razu to wam ustrzegam, żeby, wiecie, tak pilnować, żeby ta gra była jakaś w miarę tania czy coś, ewentualnie. Bo wiadomo, no i trzeba tania, żeby to ewentualnie uprzedzić, żeby ktoś tam chciał kupić czy coś, bo to nie będzie takie wcale łatwe. No i słuchajcie, to ewentualnie byłoby na tyle. No to był filmik informacyjny, my zakończymy ewentualnie takim fajnym motywem, ewentualnie te niektóre arty to, czy art to znaczy ewentualnie dzieło są naprawdę posrane, ale niektóre to mi się podobają, no może tak zakończymy ewentualnie, co mi się podoba, taki taki fajny motyw II Rzeczpospolitej, czy raczej może nawet pierwszej Rzeczpospolitej, pierwsza Rzeczpospolita, nie wiem, czy pasowała, druga Rzeczpospolita, trzecia Rzeczpospolita, mniej więcej o co chodzi. Stara Polska jakby umiera, mówię tutaj już 1939 rok. Nie, przepraszam, co ja pierdolę, słuchajcie, wybaczcie mi się, to ciągle, wybaczcie, inaczej. Stara Polska umiera, nowa Polska umiera, nowa Polska się rodzi, wybaczcie, ja to tak popierdoliłem, słuchajcie, maksymalnie. Stara Polska umiera, nowa Polska się rodzi, mniej więcej taki jest motyw tego, według mnie bardzo zajebisty art. A propos tego tyle wam powiem, bo Polacy tak łatwo ubić się nie dali i co mi się ewentualnie podoba, to może jeszcze ten art Przyjaźń polsko-węgierska. Przypominam, że 23 marca, a to jest całkiem niedawno, mieliśmy Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Węgrzy to jest naprawdę, słuchajcie, zajebisty naród, bardzo nas, słuchajcie, lubią, co jak co, ale z Węgrami to na najlepiej zawsze nam było po drodze, no i najmniej się tukliśmy i biliśmy, nawet sobie bardzo często były takie sytuacje, że sobie pogadaliśmy. Nawet jeden odcinek chyba o Węgrach, słuchajcie, bym musiał nawet zrobić, bo naprawdę zajebisty naród. Aczkolwiek są tacy, no wiecie, no a tam Polacy mnie chuj obchodzą, tak jak dzisiaj Węgrzy nas mnie chuj obchodzą, nie? No ale bardzo wielu ludzi nas lubi, więc jak pojedziecie kiedyś na Węgry z polskimi barwami, to całkiem możliwe, że będziecie ładnie przedstawieni. Ładnie powitani w tym sensie. Ja was zakończę, słuchajcie, takim akcentem. Ja jestem Wyklęty, kilka pojebanych artów z tego co nam widzieliśmy, żeśmy przejeżdżali, ale zobaczyliśmy też kilka, słuchajcie, takich ładniejszych. Pogadaliśmy o tym, jak na razie widzę przyszłość kanału. I jeżeli skończę jakieś tam ewentualnie serie, to też możecie walić gry, jakie tam mógłbym ewentualnie nagrać. I ewentualnie, słuchajcie, bo ja bardzo lubię robić takie ewentualnie akcje. Jakie macie pomysły na przyszłe akcje? Jakieś zagrajmy, nie zagrajmy, takie wiecie, żeby typowo, słuchajcie, razem sobie pograć, typowo razem spędzić czas. Tak, słuchajcie, wspólnie, grupowo. Ja byłem Wyklęty, trzymajcie się, no i cześć.